Chciałem Państwu przedstawić sylwetkę, życie, twórczość w wielkim skrócie jednego z najpotężniejszych umysłów tego świata, między innymi również odlewnika, o czym Pan tu wspomniał, mianowicie Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci całe życie kierował się sentencją, którą Państwo się na ekranie. Według niego cała wiedza wynika z naszej wrażliwości i takiej myśli był wierny przez całe swoje długie życie. Leonardo da Vinci, właściwie Giser Piero da Vinci, urodził się 15 kwietnia 1452 roku w średniowiecznych Włoszech, w miejscowości Anpiano, niedaleko Vinci, które z kolei leży w Toskanii. Kto wie, kto bywał, to wie. Jakieś 30 km w Florencji, na południowym zboczu Montalbano, nieopodal rzeki Arno. W owych czasach Florencja była jednym z najważniejszych europejskich środków kultury. Był nieślubnym dzieckiem wiejskiej kobiety Kateriny, księżniczki godziny służącej i notariusza Piera da Vinci, syna Antonio. W odniesieniu do dnia dzisiejszego nie miał nazwiska, albowiem człon da Vinci oznacza z miasta, z miejscowości Vinci. Jego pełne nazwisko dane mu przy urodzinach dzięki zgodzie denomina dziadka, czyli Antonia da Vinci, to Leonardo Giser Piero da Vinci, co oznacza po polsku Leonardo, syn Serpiera z miasta Vinci. Poważnie i powszechnie uważa się, że Leonardo ze względu na niskie pochodzenie społeczne nigdy nie studiował, był samoukiem. W Woli Sprawiedliwości odnotujmy, że Piero, jego ojciec, po poślubieniu i zamieszkaniu z młodą macochą, osobą już ze swej sfery, jako pracownik rządowy, pokierował także kształceniem syna, który pobierał wszelako lekcje muzyki, gramatyki i geometrią. Jednakowoż największą jego pasją był i pozostał rysunek. Prawdą natomiast jest, że często jego prace były pomijane przez bogate elity. Na dobrą sprawę sławę zdobył dopiero po śmierci, w czasach współczesnych, ale skąd my to znamy z historii? Rzeczywiście w owych czasach nie było łatwo, albowiem w epoce renesansu, już obok Leonardo, żyli tak genialni artyści, uczeni, twórcy jak Andrea del Verrocchio, uchodzący za mistrza Leonarda, Sandro Botticelli, Michał Anioł, Michelangelo, Buonarroti, Niccolò Machiavelli, tego księcia, czy też Raffaello Sancio, zwany Rafael. Leonardo zmarł 2 maja 1515 roku na zamku Clos-Lucé w Amboise we Francji, gdzie spędził 3 lata swego życia. A przybywał tamże na zaproszenie króla Franciszka I, który nie tylko mianuje Leonarda pierwszym malarzem, architektem, inżynierem króla, wyznacza mu pensję 700 zł écu rocznie, ale też finansuje wszystkie jego dzieła. Wielu z nas chciałoby takie warunki pod koniec tego życia posiadać. Król oczekuje tylko jednego. Oczekuje mianowicie uczestnictwa w konwersacjach z mistrzem Leonardo, który był uwielbiany przez króla Franciszka I i jego siostrę Małgorzatę z Nawary. Dobrze, żeby Państwo, aby dotrzeć do Clos-Lucé, do Loary, Leonardo w wieku 64 lat przemierza Alpy na ośle z niektórymi swymi ulubionymi uczniami i przywiózł z Rzymu swoje 3 ulubione płótna, które uważa za nieskończone. Pierwsze płótno to był obraz pewnej florenckiej damy, namalowanej z natury na usilną prośbę wspaniałego księcia Giuliana de Medici, czyli Monalizę, namalowany słynnym sfumato, techniczne zacieranie konturów, drugi obraz Matki Boskiej Ksiątkiem ze świętą Anną oraz obraz świętego Jana Chrzciciela. Leonardo w ciągu 3 lat, które zostawały, ale o tym jeszcze nie wiedział, zamierzał dokończyć je, malować w Clos-Lucé. Był tam bardzo szczęśliwy na zamku. Kreatywny, pełen natchnienia, pracował jako inżynier architekt i nawet jako reżyser, albowiem organizował dla dworu wspaniałe uroczystości. Poświęcał też finalizacji swoich wynalazków wiele, wiele swego czasu. To właśnie tamże, na zamku w Clos-Lucé, można zobaczyć 40 jego wynalazków, inżynierii budowlanej, wojskowej, mechaniki, optyki, hydrauliki, a nawet aeronauty. Dodatkowo animacje 3D pozwalają zrozumieć funkcjonowanie wynalazków Leonardo. Te wynalazki w naturalnych rozmiarach
lub ich makiety zostały zrealizowane przez firmę IBM. Firma IBM, o czym Państwo zaraz zobaczycie, przekonacie się, użyła materiałów z tamtejszej epoki. Niektóre wynalazki mają 5 wieków wyprzedzenia. To, co Państwo zobaczycie, jest w swej istocie niezwykłe. Chciałem się zapoznać Państwa z niektórymi rozwiązaniami technicznymi mistrza Leonarda, tym z tak nam wszystkim bliskim odlewnictwem. To są nie tylko maszyny wojenne, no to był czas takich konfliktów, w związku z czym dziwnego, że takie było zamówienie. Pośród nich były przenośne mury obronne, rydwan bojowy, działo przenośne, pojazd pancerny, katapulta, działo obrotowe, działo wysokokalibrowe, czy też twierdza obronna, również przenośna, działo sprężynowe, zwane wielką kuszą, potem zobaczymy je w powiększeniu, czy też wielopozycyjna maszyna strzelnicza, ale także urządzenia hydrauliczne, takie jak piła, łódź, moc obrotowy, czy pogłębiarka rzeczna. Jest wielka również ilość różnorodnych maszyn roboczych, jak maszyny tłokowe, jak obcinarki z pilnikiem, maszyny do obsługowania luster, klęsły, czy też wspomniana już uprzednio kopalka do pogłębiania kanałów. Ale nie ograniczał się Leonardo do tego typu maszyn. Budował także, co odpowiadało jego duszy, jego usytuowaniu, jego pojmowaniu rzeczywistości i pojmowaniu piękna. Także wiele maszyn teatralnych i muzycznych, wózek samobieżny, który początkowo był stosowany w teatrze, jak Państwo się przekonacie, był to pierwszy na dobrą sprawę samochód, prototyp samochodu, jak rusztowanie dla jednej sztuki, gdzie Orfeusz musiał Eurydyce doznawać swą miłość i potrzebne było rusztowanie, jak liry, jak na slajdzie jest w kształcie czaszki, czy też mechaniczna perkusja, oprócz innych organy altowe, maszyny drukarskie, drogomierz, kompasy, cykle i tak dalej. Natomiast to, co zbudziło, nie ukrywam, moje ogromne zainteresowanie i niemalże pasję, to było jego dążenie do latania, do spełnienia marzeń całej ludzkości. I bardzo wiele czasu poświęcił konstrukcji maszyn latających, badając mechanizm skrzydeł, mechanicznej owadów, śruby powietrznej i innych urządzeń, o czym za chwilę. W skrócie przedstawię Państwu niektóre bardziej drobiazgowe rozwiązania, które zaproponował mistrz Leonardo. I będziecie Państwo widzieli w lewej części jego oryginalne rysunki, w prawej zaś te wszystkie rysunki kadowskie, które współcześni wykonali wedle jego szkiców bardzo precyzyjnie. Każda z tych maszyn pracuje na dobrą sprawę, czy to makieta, po dziś dzień. Zdumiewające jest, jak na owe czasy mistrz przewidział, że będą kiedyś wykorzystywane takie właśnie wielopozycyjne, wielomiejscowe działa, coś na wzór katiuszy, ale także maszyny wojenne, co połączone było z czasami starożytnymi i z wielką efektywnością tychże maszyn. Taka maszyna w owych czasach była postrachem armii przeciwników. A na ekranie teraz widzicie Państwo jedną z najbardziej udanych projektów, pojazd pancerny. Ten pojazd pancerny zbudował mistrz Leonardo w 1484 roku. Niestety ten pojazd mógł się z dużym wysiłkiem obracać w miejscu. To jest coś na prototyp takiej maszyny typu czołgowej. Nigdy nie poruszał się prosto. W pewnym filmie dokumentalnym, który przedstawił Discovery, drużyna wojskowych zbudowała tę maszynę, ale okazało się, że aby ona prawidłowo działała, należy zmienić jeden z mechanizmów. To był jeden z nielicznych przypadków, kiedy była niezgodność między szkicem Leonardo a rzeczywistością. Uważa się, że Da Vinci zostawił ten błąd celowo, aby zapobiec wykorzystaniu tego projektu przez ludzi nieuprawnionych. Coś, co znajduje rozwiązanie w czasach dzisiejszych. Most zwodzony. I ten most, który Państwo widzicie, właściwie kładka dla pieszych, zniesiono w Norwegii, w miejscowości Skary. W Turcji, jak prasa podała, dosłownie 2 tygodnie temu planuje się wykorzystać most zwodzony według koncepcji Leonarda już w dużej skali. I to, o czym wspomniałem, pojazd samobieżny, prototyp samochodu. Można by dłużej i długo mówić, jak on powstawał, jak się kształtował. Lepiej będzie to zobaczyć na filmie. Zobaczcie Państwo, poprzez jego szkice, poprzez przemyślenia,
uspółcześnienie, aż po wykonanie w naturze małego pojazdu. Taki pojazd w skali już większej nieco jest do zobaczenia, do oglądnięcia, zfilmowania właśnie w Muzeum Clos-Vieux w Amboise. Oczywiście, tak jak wspomniałem, materiały użyte do budowy takiego samochodu pochodziły z tamtej epoki. Jakież mogło być inny sposób napędu, jak nie sprężyna, która od wielu, wielu lat służyła uruchamianiu mechanizmów zegarowych. I tak było w tym przypadku. Tak było w tym przypadku. Zobaczcie Państwo, z jaką niezwykłą precyzją i pieczołowitością współtwórcy, między innymi z firmy IBM, odtworzyli całą tę konstrukcję. To było 500 lat temu. Ta maszyna działa po dzień dzisiejszy i jest maszyną, która działa w sposób bezbłędny. Końcowe fragmenty pokażą już bardziej współczesną wersję tej maszyny, która funkcjonuje i, jak powiadam, w różnego typu muzeach świata. Ostatnio to są właśnie wnętrza Muzeum Clos-Vieux, a taka maszyna również jest maszyną, która jest wystawiana w Muzeum Techniki i Technologii w Los Angeles. Maszyny latające. Człowiek zawsze marzył, żeby oderwać się od ziemi. Leonardo pozostał nieobojętny na ludzkie marzenia. Bardzo wiele czasu poświęcił temu, aby wykreować w swojej imaginacji, w myśli coś, co potrafi latać, a następnie zrealizować ją w postaci aparatu. I wreszcie, nie wiem, czy udało się, ale ten film, właściwie animacja, mówi wprost o tym, że część z jego marzeń została spełniona. Część z jego marzeń została spełniona. To jest to urządzenie latające. On bardzo uważnie obserwował, jak Państwo zapewne na pewno wiecie, wszystkie ptaki, które latały, spędzał wiele, wiele chwil na tym i wreszcie udało się zaproponować taki mechanizm. Podobno ten mechanizm gdzieś już lata. Ja bym miał taki apel do Państwa, jeżeli ktoś z Państwa na tej sali chciałby wraz z nami, ze mną, z tym odlewnictwa, spróbować otworzyć taką maszynę, jesteśmy gotowi. Podjąć się takiego trudu. Tam dali jest piezoleż, góra, z której Luis Leonardo uczył latać swoich uczniów. A to jest śruba, pierwowzór śmigła samolotowego i wreszcie najbardziej udany projekt pierwszego spadochronu. Powiadają, że on został wypróbowany już kilkakrotnie. Niestety śmiałkowie, którzy się korzystali, ostatnią fazę lotu już spędzili za pomocą tradycyjnych aparatów latających i spadochronów. Teraz nieco na temat roli Leonarda jako odlewnika. Pierwsze zamówienie na 4-metrowy odlew pomnika kondotiera Bartolomeo Colloni na koniu otrzymał od Republiki Weneckiej w 1476 roku sam Verrocchi. Leonardo, który uchodził za jego mistrza, zdobył wówczas niezbędne doświadczenie jako odlewnik. Wiele lat później namiestnik Mediolanu zamówił u niego 7-metrowy odlew konia. Drodzy Państwo, koleżanki i koledzy, drodzy odlewnicy, Leonardo spędził 20 lat pracując nad tym, jak byśmy się powiedzieli, optymalizacją procesu. Nie skończył tego procesu Leonardo, albowiem niecierpliwiony książę Mediolanu zabrał mu brąz. Według przekazu był to brąz cynowy, to miedź zawiera 10% cyny, i wziął go na potrzeby wojskowe. 70 ton, no to troszkę tego brązu. Na kolejnych slajdach widzicie Państwo cykl, zobaczcie, jak było to wszystko wymyślone w pozycji poziomej, w pozycji pionowej. 500 lat temu. Leonardo stosował tak innowacyjne metody, że po dziś dzień dech zabiera, jak to było wymyślone. Ja nie wspominam o kanałach wentylacyjnych, o powietrzeniu, etc. Ale żeby śledzić tempo wypełnienia formy metalem, umieszczał ładunki wybuchowe na określonych wysokościach i one wybuchając dawały mu pojęcie o tym, gdzie metal, w jakim momencie jest i wypełnia formę. Jest wielki spór naukowców na ten temat.
czy ten zamysł był do wykonania. Czy taki podlew pełnolity, nieskorupowy, był na owe czasy do wykonania. Bez uniknięcia eksplozji, uzyskania porowotości, etc. Otóż opinia tych, którzy zajmują się symulacją komputerową, o czym za chwilę, mówi jednoznacznie o tym, że zamysł i sam cykl procesu technologicznego został przez mistrza Leonardo opracowany bez zarzutu. Bez zarzutu. Natomiast założenia techniczne, które on poczynił na owe czasy, były praktycznie nie do spełnienia. Chociażby jak to, że założeniem wypełnienia formy 70 tonami ciekłego metalu było to, że powinien on wypełnić formę w ciągu 3-4 minut. To gwarantowało prawidłowy proces szczypnięcia. Jak rewolucyjne to było założenie, świadczy fakt, że dużo mniejszy odlew rzeźby Perseusza Benvenuto Cellini'ego zalewano kilka godzin. Kilka godzin. Państwo widzicie na ekranie wizualizację analizy numerycznej do zalewania wykonano za pomocą programu komputerowego Flow 3D w postaci pionowej, a i poziomej, bo tak mi Leonardo także proponował zalanie posturys, zalanie postumentu konia. A i w jednym, i w drugim przypadku okazało się, że ten proces zaproponowany zalewania, przydzielowania wlewów na wlewu odpowietrzenia w pełni odpowiadał temu, co nazywamy optymalnym warunkom procesu. Leonardo, mistrzowi Leonardo przypisuje się także wynalazek roweru, nawijarki, maszyn testowania wytrzymałości, etc., a także zamka kołowego, który stosowany jest w arkebuzach, pistoletach i broni myśliwskiej. Dla mnie osobiście stwierdzenie, że jemu przypisuje się wynalazek roweru, było czymś niezwykłym i szokującym. Jeden z najbardziej udanych projektów odtworzonych według jego rysunków, widzicie Państwo na ekranie, jest to projekt destylatora. Powiadają, że Leonardo skonstruował także mechanicznego konia, ale to tam naprawdę teraz dojdzie, czy mu to się udało. To jest niestety nie tylko po prostu symulacja. Jak już powiedziałem, powszechnie uważa się, że do dnia dzisiejszego nie przetrwał ani jeden wytwór odlewniczego talentu mistrza Leonardo. Ale wbrew panującej opinii, jak to zwykle bywa, jesienią 2012 roku w Las Vegas, czyli bardzo niedawno temu, to było we wrześniu, mamy ci grudzień, zaprezentowano unikalny odlew, który został wykonany na bazie rysunków i szkiców sporządzonych osobiście przez mistrza Leonardo, a także jego modelu woskowego. Leonardo wykonał ten model woskowy z bloku wosku pszczelego i był to model niedokończony. Przetrwał ten model aż do 1910 roku, kiedy został wykorzystany do wykonania odlewu. Zobaczcie Państwo już końcowy fragment mojego wystąpienia, gdzie na filmie, który nie skróciłem, abyście Państwo mogli się niejako nasładzać tym, co tam jest pokazane i powiedziane, mianowicie nie tylko jeszcze raz pokazaną historią myśli tego genialnego człowieka i jego życia, ale także tym, jak dochodzi do wykonania tej przepięknej figurki. Przeżywanie tych niezwykle cennych materiałów zawdzięczamy przyjacielowi, patronowi Leonardo, Charlesowi Dambours oraz później Francesco Merzi. Ten odlew jest jedyny w swoim rodzaju. Aktualnie jest eksponowany w Muzeum Sztuki w Los Angeles. Właściciel materiałów dotyczących Horse and Rider, która się nazywa, jeździ na koniu, wybrał odlewnię American Fine Arts jako wykonawcę kopii rzeźby. I kopia rzeźby aktualnie wśród kolekcjonerów osiąga zawrotną cenę. To są pomieszczenia Muzeum właśnie sztuki Los Angeles i za chwilkę zobaczycie Państwo figurkę. Będzie to nie tylko pokazany odlew woskowy, nie tylko rysunki na początku, nie tylko jak dochodzi gdzieś do kształtu tego, który chciał utrwać w sposób trwały, ale także nieco później figurkę, odlew, model woskowy, a także figurkę wykonaną z brązu, brązu patynowanego, a następnie brązu, który został posrebrzany. Oto ta figurka jeźdźca na koniu
Gdyby się uważnie przypatrzyli, już zobaczyli, że noga jeźdźca, prawa noga jeźdźca nie ma stopy. Jest to odtworzone z oryginału, dlatego też po 500 latach trudno wymagać, aby to dotrwało w takiej postaci, w jakiej zostało sporządzone. Drodzy Państwo, patrzą na Was 500 lat historii przeniesionej z 1015 wieku, z 1400 na tą sprawę 65 roku. Powiadają, że na łożu śmierci Leonardo da Vinci płakał, szczerze żałując, iż obraził Stwórcę i ludzi, gdyż na polu sztuk nie dokonał tego, co było jego obowiązkiem. Żałuję, iż nie dokonałem tego, co było moim obowiązkiem. Słowa te kończące wykład dedykuję wszystkim tym, którzy spełniali obietnic nie są najmocniejsi, tłumacząc to tym, że na nic nie mają czasu, tym także sobie samemu, czy może przede wszystkim sobie samemu. Aby skończyć optymistycznie, chciałem zacytować mistrza Leonardo na koniec, który zwykł także mawiać, kto pomiernie jej pije, ten w dobrym zdrowiu żyje i proponuje, aby myśl ta stała się hasłem przewodnim dzisiejszego spotkania, właściwie wieczoru, obok motta całego mojego dzisiejszego wystąpienia, pochodzącego z innego cytatu myśli Leonardo da Vinci. Cała wiedza wynika z naszych wrażliwości. Niech się święci Dzień Odlewników. Dziękuję za uwagę.